poprzednim odcinku. Jaki ziom tu leży? A teraz kontynuujemy. Zazdrości. Czerwone oczy. Na miłość boską, te maledy w tym pokoju. Czemu jest tak niepasujące? Nie, naprawdę bierze słodki. Co? Co w tym jest słodkiego? Po prostu myślę, że tak jest, a ty ip? Nie jestem pewna. O co ci chodzi, że nie jesteś pewna? Cóż, okej, wtedy? Tak raczej, próbujmy dostać się z tego miejsca jak szybko możemy. Czuję się, że jest oglądany typ pokoju. Pogadajmy o byciu niepewnym. Spoko, spoko. Faktycznie te malowidło jest nietypowe. A to jest zamknięte. No to gówno, muszę przeczytać te książki chyba tutaj. A nie, pewnie więc nikt coś ma w sobie. Zrujnowane serce. Jeżeli twój umysł będzie cierpiał zbyt długo, wtedy zaczniesz mieć halucynacje. I na końcu rozwali ci się to. A co jeszcze bardziej martwiące, to że nigdy nie będziesz mogła rozpoznać tego faktu. O! Królik ma tutaj się rozwalił. Coś jest w środku? Zdobył to fioletowy klucz. Albo różowy. Nie, fioletowy. Odgłos jest malowidła. Ej, to już mi odgłos jest coraz bliższy. Nani? Coś wiesz od ziemi. To jest złe, odejdź ci od malowidła. I uważaj. Zacząłem długą w początku? Nie, to mi straszyło! I w policie? To było straszne. To faktycznie było straszne, ale tak długo jak nie zraniona. Ale z tym. Z tą rzeczą po drodze nie mogę tam przejść. Może mogę to przeciąć? Czekaj, co to jest? Te róże są zrobione z kamienia. Znaczy, zarośla. Co tu zrobić? Ej, Ip, masz klucz do tego pokoju, prawda? Może klucz? Otworzę te drzwi tutaj. Być może znajdziemy jakiś sposób, aby pozbyć się tego w kolejnym pokoju. Więc hej, możemy pójść się rozejrzeć? No na razie czy będzie ci okej. Okay. Będzie okej, okay, Ip, nie? Wolałbym się raczej nie dowiedzieć. Nie, czemu nie? Wrócimy szybko. Nie mogę powiedzieć czym innym. Przepraszam, ale masz rację. Tak bardzo jak nienawidzę się rozdzielenia. Ale jeżeli przeszkadza ci, jeżeli nie znajdziesz niczego, bądźcie pewni, że od razu rzucić, okej? Okay? Wtedy przemyślimy, co zrobić. Ta, łapi. Okej, okay, chodź. A dobrze. Rozwaliłaby się, gdyby ci ją walnęła. Przecież ciężko by ruszyć jednakże. Jedynie, no jeszcze rzut malowidłem. Znaczy, łódkami. I cokolwiek krzyczącego tutaj? I? Jest tutaj jakiś nóż ukryty w pudełku. Może by tym przeciąć te rzeczy? Wątpię? Masz rację, nie zadziała. Myślę, że będę je trzymała. Wiesz, tak na wszelki wypadek. Fajnie. Wymienione jakimiś materiałami. Nie widzę jeszcze użytecznego. Powinniśmy wrócić do Karygo? Uy! To już zaszyło. Nie pójście! Kiedy się to ruszyło? Czy to nie było przy ścianie? Rusz i to Ip. Gotowa i... Niezbyt dobrze, nie ruszy się. Co robimy, Ip? Nie możemy się wydostać. Przepraszam, że musimy się rozeczyć, Ip. Wyboru nie ma. Ok, lustro. Tutaj też, znaczy okno. Spodem za gwiazda. Wow. Coś czerwonego się tutaj rozlało, chyba pomidor. Clown. Chciałbyś miała zabawę, Ip. Przyjdź do cudownego świata bez żadnych dorosłych. Będziemy razem. Ty, ja i nasi przyjaciele. Teleportacja. Wiecie, co Gary robi? Trochę go zostawiliśmy. Trochę czasu mi to zajęło. No jeszcze, czy coś się stało? Ip, Mary, słyszycie mnie? Nie! Nie jest dobrze. Wiedziałem, że mnie pozwolić iść sam. Co tu zrobić? Przypuszczam, że sprawdzę pokój ponownie. Tak bardzo, jak nie chcę tam wracać. On ma 10 punktów zdrowia. Straszna lalka. Czerwone oczy.
Nieważne jak patrzę na to, to nie jest słodkie. Nie ma tu nic wartego uwagi, ruszyłem się. Dlaczego nie zacząłem tego wcześniej? No dobra, idę tędy. Nie ma wyjścia, nie ma powodu. Nie zamknięte. Ała. Ała. Musisz coś z tym żartować. To wyłącza energię? Dziękuję Bogu. To jak z ciekawości przeciągnę jeszcze ten. Co jest? Czerwone coś wylewa się z lalki. Zaczynam być już od tego chodochór. I spójrz, teraz możemy przejść. Jest okej, przejść? Patrz intensywnie. Co robisz, Jeep? Chodź, przejdźmy. Czy jest okej, przejść? Tak, przypuszczam. Bo zamknął oczy. Coś się rusza w środku. I nie otwierajmy tego. Co to? Fire in the hole. I tak właśnie Gary umarł. Straszna lalka. Widać tutaj Gary. Nie lubię być samotnym. Weź mnie ze sobą. Nie. Hej, czemu do mnie nie gadasz? Dlaczego mnie ignorujesz? Nienawidzisz mnie? Hej, zagraj ze mną. Znam wiele zabawnych rzeczy, które możemy zrobić. Mam wielu przyjaciół też. Przedstawię cię. Będziemy... Być tutaj nie zawsze. Czuję będziemy. Ciu. Straszna lalka. Jak tylko będziesz za mną podążać? Wystarczy tego. Jestem zajęty. I nie będę twoim ziomem. Kipnij go w ścianę. Kopnij go w ścianę. Rusz go z drogi. Obiecałem im, że niczego tu nie pierdolę, więc... Bo lepiej, aby nie być to powiązany. Pewnie sam zabiję za to. Co tu jest? Weź mnie. Mam cię w dupie. Weź mnie, mam cię w dupie. Zmartwienie. Żonglowanie? Bieżący hak. Jak na nim nic nie ma. Przepiękna noc? Czeluścia. Zarządzę z tobą. Mój dom jest obok. Wyjdź mi stąd. Co to kurcze jest? Zbierz 7. Kurna. Kul mocy? Nie no, żartuję. Kul malowideł? Wtedy pokój będzie pokolorowany i twój most będzie zrobiony. Kule światła? No co to jest? Kolory. Piedestał pewnego rodzaju. To też będzie zamknięte, tak mi się wydawało. Tu jest jakieś przejście. O, co to za pokój? Nie chcę tutaj być zbyt długo. O kurwa. Miała... Dr. Sperkor numer. Będąc idiotą. O Boże, naprawdę nie zapisałem tego tam, oh my god. Teraz chyba gówno tutaj zrobię, tak naprawdę idziemy dalej. Ej, mogę coś spytać? Czy Gary jest twoim ojcem? Nie... Nie. Twój ojciec jest kimś innym. Rozumiem. Czy twoja mama jest miła, Ip? Niech się wkurzy. I wkurza się na ciebie, Ip? Chcę zobaczyć swoich rodziców ponownie, prawda? Ja też chcę się wydostać. Chodźmy pewnie, że uciekniemy razem, okej? Okay? Obietnica. Okej, okay, jasne, wiadomo. Nie, nie przeciwko temu. Razem z Garym, of course. Nie, jest nam potrzebny. Nikogo tutaj nie ma jednakże. A co tu pisze? Ten, łupiący rybę. Telltale. Ustawiające historię.
niebiański temat. Czy coś. Co tam istnieje koloru? Jest tutaj paleta i ten. Boże, nie mogę się usłowić. Pędzel oraz kolory. A tam jest tęcza, bez koloru. Skóra oraz... Nie znasz tego słowa. Co to? Nie może... Nie możemy dać to imię? Nie mam pojęcia. Marvelous Knight. Pamiętałem to, nie wiem czemu. Pamiętałem. Temu lubił oczywiście. Żądania dziewczyny? Pewnie? Za siedmioma górami, za siedmioma lasami był sobie szwagier. Jakiegoś tam czasu była mała dziewczynka. Dziewczynka poszła ze swoimi rodzicami do galerii sztuki. Ale tak nagle dziewczynka zrozumiała, że się skubiła. Przeszukała całą galerię, ale nie znalazła ani rodziców, ani wyjścia. Wystraszona, beznadziejna, samotna, głodna i zaschuje w gardle czuła się... upadła i się zraniła, dając swoje ciało na poza limit. Natomiast ona została ilustracją dziewczyny, która upada na ziemię. Kolekcje pracy Guertena, część pierwsza. Sevilla malowała Guertena w kolejności alfabetycznej. Kobieta w czerwieni, 6-2-1-10. To jest powiedziane, że bazowano na kochance, która miała na ten czas, ale odrzucono to stwierdzenie. On odrzucił. To prawda, że Guertena bazował na kobiecie, która była chyba w sądzie, czy coś tam? Nie znasz kilku słów. Dziura, samotna dziura na klucz. Jakaś ryba. Oprócz bycia tam szarym kolorem, to ma fajny kolor. Pewnie mi to nie pomoże w ogóle, ale okej. Mam wrażenie, że te cyfry będą mi potrzebne, ale... Dobra, olejmy je na razie. Czy co do Garego idziemy, nie? Znaczy Gary. Gramy Gary. Ja nie mam nic, nie? Klamka jest już nie zimna. Nie jestem pewny, co on zrobić, tak czy srak, no kurde. Chyba dziewczyny muszą coś zrobić. Ale co? Dzień co? A nie zwróćcie uwagi na to. Kobieta bez swojej parasolki. To jest to klucz strzewny. Nie wiem, czy to ma ciało. No, zastanawiasz się... Co za absurd, zastanawiasz się, czy ma ciało, ale mamy tego nie dotykać. Pogięło cię? Biorę to. Na klatę. Muszę sprawdzić jedną rzecz. A ty co? Teraz wszędzie mandekiny. Mogę przejść, bo rozwaliłem tą... Głowę mogę. Dobra, wczytajmy. Bo ja nie chcę zabijać tych... Zabijać? Wiesz, wziąłem ten klucz, wziąłem. Idziemy do tego drzewnego i zostawiamy tego w spokoju. Nie, moment, bo drzewce na dole. O Boże, czekaj, wziąłem ten klucz, bo... Wziąłem, no ale... No jestem z tego... Gówno. Przecież on nie ma tego klucza.
Czy może... Kurczę, może muszę strącić te głowy. Znaczy przynajmniej tą jedną. Chyba tą jedną głowę muszę Ale co to da? Spójrzcie, pies dziura w podłodze. Jest... Nie znaje coś dziwnego, co się wylatuje stąd. Kurczę, no. Nie ma tu jeszcze jakiegoś innego przejścia? Takiego w ścianie. Nie, moment. A nie, a ten klucz może wejdzie tutaj. Dobra, dobra, to jeszcze raz. Nie chcę tutaj rozwalczanej głowy. Nie mam szansy, że do Garego trzeba przejść, a tutaj była ta dziura w ścianie, Boże. Dobra, teraz do Garego. Znaczy, Gary. Być Gary. Garym byłem i nic nie zobaczyłem. Co to za absurd? Nie ma sprawdzania książek. Tak. Przewidzenie? Oświecenie? Powinien mógł ci to ruszyć, ale nie mogę. Jak nie możesz? Bycie samochodem jest straszne. Grupa dwóch może przetrwać. Grupa trójki, reszta jest rozwalona. Mam nadzieję, że Ip i Mary są okej. Okay. Cóż, tak jak dwójka z nich jest, tak to jest okej. Okay. Zamiast kolorów. Są uczulane, jak używa się kolorów. No, czemu nie możesz ruszyć? No stary. Tam jest parasolka na dole. Znaczy po prawej. Tam, chyba po prawej. No i co mi dało to, że otworzyłem te drzwi, jak dalej ja ją mogę zrobić? I wracam do Ip. O, jest hak! Nie zauważyłem. Co to jest? Wyszło z malowidła. Czy możliwe, że to jest hak? Lotniku. Jest prawdziwy, tak się myślę? Ała! Wbił mi się w palec. No i ciągle potrzebuję tej parasolki, ale tam nie dojdę do niej. Widzę, że idzie tutaj sznurek do góry. I koniec! Koniec! O Jezu, dobra. Wróćmy do Ip. Weź pociągnij za ten sznurek. Ja mam was w dupie. Co to jest teraz? To jest miękkie, ale czuję się, że mogę to rozwalić. Być może to jest ta kula farby? Parowało. Chyba tego, że nie spojrzałem za drugim razem na te ornamenty, to mi się nie pokazał. To z tych książek, co czytała Mary, jak nie? Aha. Au! Daj jak ten gaz wyłączyć, okej.
A ty co? Ej, co ty robisz? Chcę zagrać też. To chciej. Dobra. O, weszło w malowidło. To naprawdę dzieje się wiele niewyjaśnionych rzeczy. Teraz dziewczyny powinny mieć ten parasol i dadzą ją tej pani z parasolu. Bez parasolu, z parasolu. Jest już Ip, zapaliliśmy coś. Dlaczego coś zapał? O, dzięki. Zaczął padać w pokoju, to dziwny. Może przez to nie będzie gaz działał. Gówno. No chodź na dole, nie będzie działał. Nie, a co mi z gazu? Nie, moment, pomyślmy. Zaczyna badać deszcz. I co? Jajco. No i co mi to dało? Weź mi coś słów jeszcze. Ziom. Chyba, że te kilka kolorów już coś dało tutaj. Nic. To wracamy do Garego. Dobrze. A, dziwny zapach. Boże, gaz zniknął. Tutaj chyba tyle mogę? Wracamy do dziewczyn. I on nie powinien mieć gazu, nie? Więc ma sekretarz zagadka. Luke! Boże, spójrz i wschody. Ostatnio, że możemy zejść na niższe piętro. Nie możemy. Aspiracja. To taka z głowy. Wchodzi nam w drogi. No, w sumie tutaj gówno mogę zrobić. Tak to ujmę. Może mogę teraz ruszyć na przykład to. No kurde, no staw. Ach. Serio? To dopiero teraz to wypadło. No stary, rusz tutaj gówno. Chcę stąd wyjść. Co jest? What the fuck? Jakieś tam ucho, które słucha. Dzieła Gurtena, część druga. Ma tutaj wszystko w kolejności alfabetycznej. Mary. Ostatnie starcie dzieł Gurtena. Kiedy dziewczynka wygląda na prawie żywą, naturalnie nie jest bazowana na prawdziwej sobie. He? Tutaj jest jakieś malowidło na innej stronie po tym opisie. Czemu? To nie używamy? To jest Mary? Patrz, zwróćcie uwagę na ucho. Ona istnieje? Co to oznacza? A wtedy, kto albo co jest Sleep? Usłyszałem sekret Mary. Ja też. A ty co chcesz? Wziąłem coś dobrego. Sprawię, że to będzie mój skarb. O, jego brzuch wygląda trochę na większy teraz. Co będę zrobić? Przepraszam, że stajesz bliżej. Coś wypadło z jego brzucha. Ma wszystkie kolory? What the fuck? Brakuje jednego koloru. Aha.
Tu muszę pewnie wejść po ostatni kolor i wrócę do Ipe i Mary, która nie jest żywa, tylko drzwi są blokowane. O kurwa. To ja tylko po to przyjdę. Jest coś tutaj na ziemi. Stopi to białą farbę. Parowało. Dobra, wychodzę. Drzwi się nie tworzą. Nie wiem, czemu. Pojawiło się jakieś pismo na drzwiach. Miejmy kolejne poszukiwanie skarbów. Kto ma ten klucz? Co to? Game startu. Co teraz? To jest złe? Co, gdzie jest klucz? Tak, klucz! Ja mam rzeczy z pokoju tego. Czemu to? Muszę się z tym zmierzyć. Czemu to muszę się z tym zmierzyć? Ale myśląc o tym, a być może być w okropnej sytuacji teraz. Musimy się zregrupować wkrótce. Zregrupować wkrótce. Co w ogóle mówię? Gdzie się odłożyły? Wiecie co? Ja wczytam. W zasadzie po co? Przecież dobrze nie poszło. Faktycznie. Nie chodzi o coś innego. Chodzi o to, że ta gra ma wiele zakończeń i powiedzmy, że wydostanie, znaczy jeżeli mierzymy w dobre zakończenie, takie prawdziwe, ludzie przynajmniej je nazywają prawdziwym, nie można stąd uciec. Znaczy, tak, to, że uciekłeś jest dobrą rzeczą, ale po prostu bym wtedy wpadł na dziewczyny na schodach i by się to zakończyło. A jeżeli nie wpadłem na schody, jeżeli nie ucieknę, jest teraz w kolorze. Jest coś na stole. Zabyto brązowy klucz. A propos. Tutaj są usta. I tak normalnie... O, co to jest? Tak normalnie tutaj byśmy wpadli teraz na... No, kojarzycie, nie? Czyli są blokowane z drugiej strony. Powinny. Ha, tak mówisz, ale... O, pewnie, że czasami ta. Co, że ktoś gada? Nie widzisz tego każdego dnia, prawda? Po prostu uciekłem. O, kocham to, ale to trochę zajmie czas na pewno. O, ty też? Cóż, dlaczego nie będziemy... Na pewno się tego dowiemy, co nie? Ohoho. Gary za drzwiami. To gada do kogoś? Gary? Oho, naprawdę jesteś intrygujący, dowiesz o tym? Czuję się, że mogę z tobą gadać... na temat mojego każdego zmartwienia. Nie słyszałem. Dasz mi detale? Nie po nikomu. Twój sekret jest bezpieczny ze mną. Najlepszy wybór ever. Teraz będzie. Co? Nie wierzę w to. Naprawdę? Serio? Mierz to okropne. Kto by to zrobił kobiecie? I czy dobrze, że to się stanie? Powiem mi na pewno. No. W kobodach znam to uczucie. Po prostu czujesz się beznadziejny. Mimo, że możesz uciec, ale nic dobrego nie idzie. Nie wiem czemu. Kurczę. Gada wciąż do siebie. Co ma te Gary? Co się znak z nim? Może to jest fałszywka? Myśli, prawdziwy Gary by tu nie był, nie? Nie, myślisz tak, Ip? Ip? O, ała, co ty robisz, Ip? Niemożliwe, wrócił. Ip? I Mary też? Co się dzieje? Gdzie to jest? Czemu tutaj jesteśmy? Ło, Ip! Mój, cóż, nie wiem, co się stało, ale na pewno musiałaś być zmartwiona. Chyba za to, Ip. Cóż, wolałbym, abyśmy szli dalej, ale moje wspomnienie jest teraz pokręcona. Nie pamiętam, co robiłem. No, nie musisz naprawdę pamiętać, nie? Przynajmniej wrócimy byliśmy razem. Przepraszam, to prawda, ale czuję się, że zapomniałem o czymś ważnym. No nie, co to było? Znaczy, chodźmy, straćmy schody. A, okej. Okay. Dajmy temu wszystko, co mamy. Nie wiem, czy nie jakbym bez złego imię. Ale tak, różnica była zasna, bo tutaj byś tylko na siebie wpadli, a tutaj od razu...
A to ja od razu skończę mu tak. O, hej Mary, coś ci upadło. Hej? Ta róża. Nie otykaj tego. Co się dzieje? Mary, co ty trzymasz? Dawaj to wstecz. O, wstrzymaj konie, Mary. Nie otykaj tego, to moja róża. Czekaj, uważaj. I? Kurwa. Mary, tak jak myślałem. Aj, słuchaj. Pana teraz, widziałem portret Mary w kolekcjach pracy Quertena. Być może to nie wierzysz, ale Mary nie jest człowiekiem. Ona jest jak te malowidła, te kobiety z malowidłem, które za nami gonią. Myślę, że to też jedna z prac Quertena. Nie spędziłem wystarczająco czasu, aby zauważyć, ale to jest niezależne, aby z nią zostać. To niefortunne, ale musimy ją zostawić. Biorę różę. Róża Mary jest na ziemi. Ta róża, ona prawdziwa, ale jest fałszywa. Mary nie rusza się w ogóle. I dobrze, mam ją w cycku. Znaczy, moja postać nie ma jeszcze cycków, ale będzie miała. I wtedy zobaczycie. Tak było. Nie mogło być inaczej. Dobra, rusz to. A to, że schody lecą na dół. Okej, Ip, cofnij dupę. Uhuu! Oho, jak wiele statuetek dzisiaj ruszyłem? Odpowiedzcie w komentarzu. Dobra, idziemy. Ja taki w przestrzeni kosmicznej. Spadający gwiazda. Powiedział, że gwiazda, ale to nie gwiazda, tylko ośmiornica. Co to? Scratchbook. Czyli szkicownik. No, to jest dziwna atmosfera. Ale nic, to nie jest nic, czego nie ściemy. Idziemy, Ip. Okej. Okay. Jest tutaj tulipan, który nie rozkwitnął. Hmm? Czemu to nie rozkwitło, tak się zastanawiam. Co to za gówno? Nic nie widzę. Półka na książki. Wszystkie to historie z książkami. Portret osoby. A to jest zegarek, który nie tyka. Jak miałby tykać? Nie mam pojęcia, co tu robię. Jakieś ogłoszenia. Zamknięty sklep. Z farbami, chyba. To też. W dół galerii. Hmm. Park motyli. Pan odbierze, jest tutaj tekst na drzwiach. Co do instrukcji ruszą budynku. Przeczytaj, aby otworzyć te drzwi. Co to nie wiadomość? Chociaż trochę podejrzana. Może ten motyl ma coś w sobie. Jajo. Jajo mają. Wąż. Nie wiem, gdzie jestem. Co ja robię tu? Co tutaj robi woda? Dałeś różę wodę. Róża zwiędła? Troszeczkę. Woda jest ciepła nawet. Patrz w wodę. Ip, bądź pewna, że nie wpadniesz, kiedy tak się zamyślasz. Okej. Coś sugerujesz? Dobra, ciuli idę w lewo. Pewnie będzie różowy pokój, do którego nie wejdę. Dokładnie. Znaczy nie wiem, czy wejdę, czy nie wejdę. Coś tu pisze. Różowy klucz zawsze jest trzymany w pudełku na zabawki. Pudełko z zabawkami? Przypuszczam, że jest tam klucz. Znajdźmy go, Ip. No jaki absurd. O, kwiat rozkwitnął. Czemu? Ciul wie. A nie, to nie ten. Nie, zaraz. A nie, to poparcie na prawo było chyba. Czyli nie rozkwitnął. Co ja się zrobię? Nic. Co? Nic. Co? Nic. Aha. Odbija mi. No nic tu nie ma. Nie ma czego splądrować. Niczego tu nie znajdę. Do galerii. Może mam iść tu? Nie wiem. No jak to weszło? Znaczy drzwi się otworzyły. Jakieś czerwone owoce? A to wieszcze. Ruszam to wieszcze. Stary, serio? Jest tutaj wiadro. I różowy królik napchany. O kurwa! Ip, Gary, gdzie jesteś ty? Nie. Nie mówili, że to była? Goi nas. Wow. Kurde, odkryłeś Amerykę. Różowy? Co zdobyłem? Aha, wiadro.
A, tulipan. Który nie zakwitnął, tak. Nie ma ścieżki w prawo. Tum-tum. Jesteś w tulipanie. Zdobyłeś klucz do galerii. Rozumiem, że to jest galeria. Gery. Mary. Znaczy Ip. Tylko Pandory. Pudełko pod nam Pandory. Wiem, okej. Okay. A się zdobyło. Jest coś jeszcze w pudełku. Nadzieja. Zdobyłeś małe lustro. Nadzieję. Lustro. Mam nadzieję, że... Miejmy nadzieję, że to nadzieja. Mary. Jakiś frajer. Wejdę? Tu czy? Wejdę. Miejmy nadzieję, że to nadzieja. O, jakiś... Moment. No. Motyl? Ten motyl ma jakieś... oczy na skrzydełkach. I co? Jajco. Jest tutaj ciepło. Pogadaj z Merym. Gerym. Boże. I to jest taki... na to nikt nie wpadł. Trzeba pogadać z Gerym chyba 3 razy, aby on wpadł na ten pomysł, a nie my to zrobimy. To powiedz, Ip. Słyszałeś o makaronie? Są tutaj rzeczy, co wygląda jak hamburger. I innego dnia miałem to w kawiarni. Był taki smaczny. Nie wiem, czy makaron to jest bardziej u Anglików nie tyle makaron, co właśnie jakieś takie ciacho do jedzenia. Było naprawdę, naprawdę dobre. Nawet krem nie był tak zbyt słodki. Więc jeżeli się stąd wydostaniemy, mogliśmy wyjść razem? Nie czekaj. Pójdziemy razem i się wystaniemy, obiecuję. Za ciepło w słońcu. Powiedz, Ip, słyszałaś o makaronie? Ip, na temat tego plaskacza wcześniej. Cóż, masz niezły ramiach na swój wiek. Ale gdybyś nie była zbyt silna, nie łudziłbym się. Więc dziękuję. Podzielić arcydzieło powinno być we własnym zakresie. Oczywiście. W sprawie głowy anteny, arcydzieła także samo działa i atakuje sam. Noż ja pierdolę. To miejsce przypomina sprawia, że w moich uszach dzwoni. Plus, czy tylko ja? Czy to pachnie trochę jak jakiś tam krajon? Co kobiet to jest? Czemu? No stary! Ip! Ty żałaś o to ogarnąć to ze swoją matką oraz ojcem, nie? Hm? Nie, ja przyszedłem sam. Po prostu... Nie żeby twierdził, że nie mam przyjaciół czy coś. Ale sztuki nie są miejscami dla grup czy dorosłych, więc... Myślałem, że to będzie milsza, aby pójść samemu. Aby być w własnym spokoju. Gary, mam ci walnąć w ryj jeszcze raz? Spowiedz, Ip. Co się stało w innym pokoju, kiedy się byłyście rozdzielone? Statuetka zablokowała drzwi? Serio? Te rzeczy są bardzo ciężkie, więc to byłoby ciężko, aby je ruszyć. Powiedz, Ip. Słyszałaś o makaronok. Mam ci walnąć w ryja? Stój. Ip? To jest opalanie jest miłe, ale musimy iść. A być może nie widzieliśmy czy prawdziwego, albo nie zobaczymy prawdziwego słońca. Dobra, mam cię w dupie, stary. Wiesz co? Pierdolę cię. Dałeś małe lustro na ziemię. Lód stopniał. Widzę. Odbiłaś słońce. Nie jest... Znaczy to było bardzo mądre. O Boże. Trzeba w jakiejś odpowiedniej kolejności nacisnąć. Bo jesteś na ziemi. Zdobyłeś plastikowy klucz. Nie, go zaraz zapierdolę. Pudełko na klucz. Znaczy, zboże, co? Toybox, pudełko na zabawki. To jest pudełko na zabawki? Jest raczej duże. Ale tak inaczej. Powiedziano, że jest tutaj klucz. Nie mogę zobaczyć dołu. Czy naprawdę, czy jest tam serio klucz? A chcesz zobaczyć? No kurno! Nie masz tutaj czerwonej róży. I Gary go tutaj nie ma.
Gówno widzę. O, jest Gary, ale nie widzę róż. Ała, malnąłem się w łeb. Nip, w porządku? A, to dobrze. Ja tak inaczej. To miejsce jest pełne malowideł. Czy to jest te pudełko zabawkowe? Spadliśmy wzgórz wyższego piętra. Podwiech nas spchnęła. Cóż, poszukajmy klucza i się dostajmy. Miałeś trochę bladu, jest okej? Co? Znaleźłeś swoją różę? To nie jest dobre! Miałeś ją wcześniej, więc musi być w tym gdzieś pudełku. Znajdźmy ją. O, jest coś na ziemi. Różowy klucz. No? O, co to ten prezent dla mnie? Nie! 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 Nie, jest takie piękne, mogę je mieć? O, dziękuję! Wiadomo, jesteś zajebista! To niemożliwe! Talerka właściwie przemówiła! Mary! O, i Pikery! Leźcie to, czego szukaliście? Talerka, patrzcie, patrzcie, piękna, nie? Mary, to ta róża! I? A, może to jest Ip? Myślałam, że widziałam ją wcześniej. Mary, proszę, daj to do Ip! Nie, tak myślę. Tak się zastanawia cały czas. Ip, chcesz ją? Ha, mam to w cysku! Jest! Cóż, Co ci mówi za różę Garego? No i? Róża Garego jest niebieska. Lubi czerwony w ogóle, ale lubi niebieski bardziej. Więc ta lalka jest niebieska też. Nie jest słodka? Jestem zajebisty! Więc chcesz się wymienić? Uhu. Gary! Gary, Ster, Gary! Nie rób tego! To jest... Nie mogę mu odmówić. Rozumiałem, dawaj to. Wymienię różę za moją, Ip. Pewno? Ta! Ej, przepiękny kwiatek! Ej! I tak właśnie zszedłem. Uważaj, ty. Jesteś zła? Tak, bardzo mi przykro. Dziękuję. Nie wstój na tym. Teraz nareszcie mogę odpłacić przysługę, no wiesz? Moja róża, no cóż. Rozłap Mary i zdołaj się wstecz. Przysługa, przywalenie mry. Zrobię to najpierw możemy. Wiem, że prawie tu jesteśmy. Ja też, stary. Ups. Co? Ups. O, co z tymi gościami? Ip, uważaj! Ała, nic nie widzę, nic nie widzę! Kurno! Otoczyli mnie! Kurwa! No! Kocha mnie? Kocha mnie? Nie, kocha mnie? Nie. Niebieskie patki. Kocha mnie? Ip, czekaj! Gary, nie! Ip, ja! Wybacz, ale możesz iść przodem? Ja, będzie przykro, nie wiem co powiedzieć. Ip, nie chcę cię okłamywać. Ale nie chcę mówić ci prawdy też. Jeżeli potrzebujesz pomocy, przybiegnę. Więc idź przodem. Kocham... nie kocha mnie. Kurwa. Kocha mnie, nie kocha mnie... Kocha mnie, nie kocha mnie? Kocha mnie! Tak, teraz mogę... Tylko sama róża została bez kolców, bez płatku. Nie gadaj, że zwaliłem. No i lotki. Jakiś świat. Kiedy tam wrócisz, nie ma możliwości, aby wrócić wstecz. Cały twój czas tutaj będzie zatracony. Wskakujesz? Nie znasz kilku słów. Pijam. Nie możesz pamiętać, co robiłaś. Poczekał rodziców, nie?
O, mieszczący człowiek. Mieszczący siom. Są! Hej, mamusiu, co jest dzisiaj na obiad? Już, Mary. Już gadamy na temat obiadu? No, ponieważ jestem głodna. Witaj! Jestem sam Ip. Mój Boże, Ip, gdzieś ty poszła? Twoja matka chciała pójść na wystawę z tobą. Ej, it's okay. Może Ip chciała zobaczyć całą wystawę w spokoju. Tak, tak było, nie Ip? No tak raczej, powinniśmy wracać. Mary, czy już jest głodna, tak wyglądało? Tak, i twoja matka też czuje się wyczerpana. Zobaczmy, czy możemy stać w kawiarni. Jej, kawiarnia, kawiarnia! Czy tam kawa, kawiarnia? Ip, słyszałaś? Kawiarnia? Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, co mają. Okej, chodźmy. Tak! Wystawa Quertena to było coś. Yep. Pozwolę, że Ip i Mary nauczyli się wiele z tego, nie? Tak, to było najlepsze. Co nie, Ip? Jest tutaj jakiś cukierek w tej kieszeni. O, cukierek, daj mi! Smacznie. Hej, Ip, chcesz... Co chcesz zagrać, jak wrócimy do domu? O, jestem podekscytowany tylko o tym myśląc. Powiedz mi od teraz, że zawsze będziemy razem, Ip. Tak się właśnie zakończyło, Ip. Zakończenie razem na zawsze. Jedno ze złych zakończeń bym tak ujął, bo Mary spierdoliła ze tamtego świata. Czemu, kiedy zwaliłem? Nie mam pojęcia. Czemu zwaliłem? Nie mam pojęcia. I tak się właśnie zakończyło. Ip. Gierka krótka i ciekawa. Warto zagrać, tym bardziej jak chcecie zobaczyć inne zakończenia, tym bardziej prawdziwe. I odkryć samemu fabułę tego świata. A jak na razie zobaczymy się dopiero w kolejnych seriach.